No i dobrze, i tak wygląda jakby pierwszy mój taki pierwszy etap nałożenia i rozcierania, słuchajcie, tego jednego cienia. Jak widzicie, jednym cieniem możemy sobie zrobić cały makijaż. Ja teraz zastosuję tego sobie tutaj takiego jakby różu. To jest jakby róż i jego dam sobie tak troszeczkę tutaj na załamaniu. Troszkę, żeby przełamać sobie ten brąz. Właśnie takim delikatnym różem. Jak widzicie, nie strzypuję teraz tego produktu, tylko delikatnie przełamuję sobie tutaj tą granicę. Okej, to mi tak troszeczkę jakby rozjaśnia. Troszeczkę mi to rozjaśnia tutaj całą tą moją powiekę. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda, zaufajcie mi. Teraz co dam? Jeszcze raz zaaplikuję sobie ten najjaśniejszy, taki bananowy, tutaj na górną powiekę, czyli nad załamanie, pod załamanie. O, w ten sposób, żeby tutaj troszeczkę to rozjaśnić, żeby jednak tutaj delikatnie ta granica była zachowana, że tutaj jest jednak jaśniej pod okiem, jak widzicie. Co teraz zrobimy? Teraz damy sobie rozświetlenie i przypudrujemy później okolice pod oczami. I mam tu chyba tylko, nie, mam dwa pudry. Dobrze, dobrze, że mam dwa. Więc może teraz pozwólmy sobie przypudrować. Czekajcie, muszę sobie to roztegować. Ok, żeby nie było za dużo. I przypudrować tylko tu troszeczkę tą okolicę. O, dokładnie tu. I za chwilę sobie strzepię nadmiar produktu. Mam Vibo Banana Loose Powder. Teraz zrobię sobie jeszcze dolną powiekę. Użyję do tego pędzelka od Asi's Essence. I znowu użyję tego właśnie brązu. Żeby jednak ta okolica pod okiem była taka w miarę naturalnie zachowana. Delikatny, fajny, naturalny brąz. Za chwilkę zdejmę sobie nadmiar pudru. Pod oczami, tu koło. I tą resztką sobie po prostu omiotę twarz. Chcę, żeby mi się trochę świeciło jednak, żeby się świeciła ta twarz, więc nie wszystko tutaj będę omiatać. Nie chcę mieć matowego wykończenia. Teraz damy sobie, słuchajcie, rozświetlenie. Używam do tego pędzelka, tego mojego. I aplikujemy sobie tutaj delikatnie. Jak widzicie, bardzo ładne daje wykończenie. No, ale u mnie w moim wykonaniu to już podlega pod Glow Kit Ultra. To już jest dla mnie po prostu masakra. U Kupidyna zawsze, tu pamiętamy, to bardzo ładnie uwypukla usta. Jeszcze ociupinka tutaj. No i zobaczcie, jakie to ładne daje wykończenie. Nie wiem, jak to widać tutaj z drugiej strony, ale mam nadzieję, że widać. Pociągnę sobie to do góry. Myślę, że wszystko widać. Teraz co zrobimy? Troszeczkę przyciemnimy sobie nosek. Także tym brązowym jadę sobie po skrzydełkach nosa. Zobaczcie. Czyli konturuję sobie tym bronzerem tutaj nos, aby go zminimalizować, żeby go troszeczkę zmniejszyć, żeby nie był taki podłużny. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tak by to wyglądało. Nie chcę, żeby mi się tu świeciło. Świeci się pięknie tu u góry. Także tak. Teraz co nam zostaje? Zostaje nam, uwaga, damy jeszcze może ociupinkę tego rozświetlenia. Tylko tak patrzę, czy mam tutaj, o może tym pędzelkiem. Damy, słuchajcie, ociupinkę tego rozświetlenia w kącik oka. Jakoś tak fajnie
wyglądało. Mam nadzieję, że to widać. No i zostaje nam już tylko przybrązowienie buzi. I znowu używamy ten bronzer, który używam cały czas. Używam do makijażu oka. I używam pędzelka tego z Essence. I przybrązawiam dokładnie tutaj tylko moje pupulpy. Wiecie, o co chodzi? Tu, u samej góry. O, delikatnie. Ocieplam i troszeczkę konturuję, trochę brodę. Tutaj okolice szyi, żeby nam się tu nic nie odcinało. Dobrze, ja myślę, że chyba nam wystarczy. Ja nie chciałam mocno ani dużo. Tak by to wyglądało. Jeszcze troszeczkę tylko dorzucę tutaj tego najjaśniejszego, żeby jednak ta granica tutaj była zachowana. Tu ma być jasno i wewnętrzny kącik oka też ma być jasny. Więc dokładam tylko tego jaśniusikiego takiego kolorku. Pociągam przez dół i to by było na tyle. Tak wygląda w pełni już skończony makijaż jedną paletką, tą ze Smashboxa Decali Contour. Taki jest efekt. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Dawajcie mi też znać, jaką paletką byście chciały, żebym wykonała makijaż. Oczywiście wiecie, co ja mam wśród swojej kolekcji, więc piszcie, jaką paletkę chciałybyście, żebym już może nie tyle, co przetestowała, co żebym wykonała jakiś tam makijaż, którąś z nich. Teraz jeszcze zostają nam usta. Najpierw zastosuję sobie konturówkę. Fajna jest ta kredka, zobaczcie, taka kremowa. Daje bardzo ładne wykończenie, muszę Wam powiedzieć, i wcale nie mam ochoty ani potrzeby tak naprawdę używania jakiegokolwiek koloru. Zobaczcie. Bardzo, bardzo mi się podoba i to jest, słuchajcie, rzecz za chyba 2 funty. To jest Pink Petal 2 w 1 Lipstick Liner. To jest 2 w 1, czyli możemy właśnie użyć to jako konturówkę oraz jako wypełnienie. Mega sztos po prostu. Chyba nie wiem, czy będę. Może troszeczkę na dolną wargę bym nałożyła. Teraz nie wiem tylko, który kolor, żeby nie rozjaśnić za bardzo, ale zastosujemy sobie, bo chciałam Wam pokazać, jak one się spisują. Ona jest taka naturalna. Więc dam tylko odrobinkę. Bardzo ładne są te błyszczyki. Polecam Wam je serdecznie w ciemno. W ciemno te dwa kolory na pewno. Do jasnej, do ciemnej karnacji nadadzą się idealnie. Tak wygląda skończony mój makijaż. Dajcie znać oczywiście, jak Wam się podoba, co Wam się podobało, co myślicie. Tyle, co nam zostało, słuchajcie, to tylko i wyłącznie dolne rzęsy, o których bym zapomniała. No i dobrze. I to już jest koniec. Także piszcie, komentujcie, oceniajcie i rzucajcie mi kolejne wyzwania. Jaką tym razem byście chciały widzieć u mnie paletkę na oczach, co chciałybyście, żebym zastosowała. Oko mi się bardzo podoba, jest bardzo naturalne. Zobaczcie, jest taki jeden cień i troszeczkę tylko, nie pomarańczu, tylko troszeczkę tego różu do rozjaśnienia oraz biały cień, jasny, najjaśniejszy cień, jak widzicie. Tutaj pod łuk brwiowy. No, mi się bardzo podoba ten efekt, bo jest bardzo naturalny, naprawdę bardzo szybko można to wykonać. I tak jak widzicie, przy użyciu jednej paletki do konturowania tak naprawdę twarzy możemy zrobić sobie cały makijaż. Ja uwielbiam tą paletkę, Wam ją bardzo gorąco polecam. Dajcie znać, jak się spisały moja reszta produktów, które oczywiście u mnie są one już sprawdzone, ale piszcie właśnie, komentujcie, jak się spisują u Was, czy mieliście, czy miałyście, czy używałyście, czy lubicie, czy nie lubicie, czy polecacie, czy nie polecacie i tak dalej. Także komentujcie. To by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Do usłyszenia, do następnego filmu. Buziaki. Bajo! I hejo, hejo! Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo gorąco w kolejnej części vloga. I mamy dzisiaj dzień, słuchajcie, tygodnia. Dzień tygodnia? Wtorek. Wtorek jest to dzień tygodnia, w którym ja powinna mieć wolno od pracy, ale poprosiłam o nadgodzinki, dlatego że jest to już ostatni mój tydzień, słuchajcie, pracy.
No, myślałam, że mam coś na policzku, a to coś jest na telefonie. Dzisiaj wykonywałam makijaż, ten właśnie, który mam na oczach. Mam nadzieję, że to widać. Usta już mi troszeczkę zeszły, bo jadłam, piłam. No i dalej będę piła i jadła, bo właśnie rozrobiłam sobie moje białko. Białko, które piję bez ćwiczeń. Po prostu piję sobie białko, bo mi smakuje. Przygotowałam sobie też wodę. Staram się pić naprawdę regularnie wodę, wypijam takie dwie buteleczki. Ja wiem, że litr to jest mało, ale lepiej litr niż nic. Więc to jest to. No i jak widzicie, tutaj znajduje się to cudeńko. Cudeńko od Moni. Godzina jest 15:07, ja niedługo idę do pracy. Odwrócę za chwilkę kamerkę i wylosujemy. Albo może nie, nie będę odwracać. Nie będę odwracać. Tutaj poczekajcie Was na tą miskę, bo to jest... Robiłam wczoraj pastę z tuńczyka. Mieliśmy ochotę na kanapki. Tak patrzę, czy mogę gdzieś postawić telefon, ale nie wiem, czy to będzie możliwe, czy to nie spadnie. Dobra, postawię sobie tutaj tak. Jestem obcięta, wiem, więc może się jakoś tak nachylę, bo nie mam jak inaczej ustawić. I wylosujemy sobie znowu drugie teraz. Już wiecie, co wylosowałam ostatnio i tylko Wy to będziecie wiedziały, Monia jeszcze nic nie wiedziała. I to jest 365 pozytywnych myśli, także zobaczymy, czy starczy nam na równy rok. Jedziemy. Zobaczcie, to jest tyle tych karteluszek. Pięknie one są wykonane. Tu w ogóle jeszcze coś jest na dole. Ja zaraz to spróbuję się do tego dokopać. Co to jeszcze jest? Tutaj takie coś, patrzcie, Agusia. Zobaczcie, jeszcze takie coś znalazłam. Wow. To to zostawiam tutaj. No wiadomo, że to mój słoik, ale pięknie to wykonane. Zobaczcie. Serce i ja w sercu. Super, dobra, ale nie przedłużajmy, losujmy. Mam. Nie będę brała z brzegu, losujemy i zobaczymy, jaka dzisiaj jest myśl dla mnie na dzisiejszy dzień. Koty mi szaleją. Uwaga. Oj, coś długiego. Pomyśl o osobie dzisiaj. Pomyśl o osobie. Pomyśl o sobie. Dzisiaj to, co myślałeś wczoraj, tylko zastanów się, czy czasem mózg nie bawi się w prima aprilis. Pomyśl o sobie dzisiaj, to, co myślałeś wczoraj, tylko zastanów się, czy czasem mózg nie bawi się w prima aprilis. Dobre! Wczorajsze mi się bardziej, co prawda, podobało, bo bardziej takie... Dla mnie dzisiaj jest bardziej z humorem. Bardziej z humorem. No i tak jak Wam mówiłam, ja to będę sobie odkładać słoiczek po czymś od Moni. Tam miałam chyba jakieś woski, o ile dobrze pamiętam. I tam odkładam te karteluszki. Nic jej tutaj nie pokazuję, nie mówię, co wylosowałam. To są już jakby dwa dni wyjęte z 365. I tak będziemy robić sobie każdego dzionka. Nawet jeżeli nie będę tego robić oczywiście na vlogu, bo nie codziennie będą vlogi, to po prostu to będzie się znajdować na Insta Stories. W każdy dzień będę Wam dodawać jakby fotkę tej takiej złotej myśli. Dobra, ja biorę telefon, zanoszę tą karteluszkę, słuchajcie, tam gdzie powinnam. Właśnie wstawiłam pranie. Tu gra muzyczka i nie wiem, czy teraz nie wypipka. Ja trochę posprzątałam, poodkurzałam. Okidoki, ściszyłam Wam trochę telewizor i chciałam Wam pokazać właśnie tutaj, zobaczcie, tutaj są kartki od Was, a tutaj jest ten słoiczek od Moni. I w ten słoiczek właśnie odkładam te karteluszki, także są tam już dwie. Tutaj mam od Was karteczki, tu jest jeszcze moja bomba, kartka świąteczna, kartka od Moni, bardzo proszę. No, także tak jak powiedziałam, tak też czynię. No, ja posprzątałam, jeszcze Wam nie pokazywałam, co zakupiłam wczoraj, więc zróbmy to szybciutko teraz, mały unboxing. Właściwie chyba, nie wiem, czy mówiłam na vlogu, że pójdę po pomadkę. Chciałam iść po pomadkę, słuchajcie, matową z Anastazji, a wróciłam z... To jest jakieś niefajne światło. Przejdę z Wami tam. A tu ja! No. A tu ja i mój fajny makijaż. Dobra, idźmy tam. Idźmy tu. Tutaj będzie lepiej, tu przygotowuję już sobie rzeczy na wyjazd. Okej, okay, widzicie, cała kupa prania do składania. Zakupiłam dwie rzeczy. Jedna to jest bluza. Zastanawiałam się, czy ją wziąć. Wahałam się, przymierzyłam i uważam, że będzie bardzo ładnie wyglądała na wakacje. Na wakacjach do opolonej skóry, bardzo proszę. Taka, ona jest troszeczkę dłuższa, ale jeżeli będzie nas denerwowała długość, to możemy sobie ją podwinąć. LS, oczywiście córcia mnie zaraziła. Bardzo spodobał mi się kolor, już Wam pokazuję cenę. Ta-da, 24,99. Także taką bluzę z LS sobie zakupiłam.
Na wakacje będę chciała zabrać siatka do kuchni, a druga bluzka, nie wiem z czego, bo kompletnie nie znam, ale na pewno wiecie, co przykuło moją uwagę. Szczególnie, już poczekajcie, tylko ją rozłożę. Materiał jest cudowny, nie wiem co to jest za materiał, ale po prostu, no normalnie taki do przytulania wręcz. Firma to jakaś Dawida. Firma Dawida. Rozmiar M, cena 10 funtów, a materiał, słuchajcie. Nie wiem, czy wam powiem, gdzieś tu szukam metki. Dokopuję się, nie widzę, chyba tu tylko. Tak, tu będzie. 95% poliester i 5% spandek, czyli elastan. I ona właśnie jest taka milusińska taka. No i oczywiście efekt tych ust. Powiedzcie, że nie są fajne. Więc na wakacje też będzie super do krótkich spodenek. Także to są dwa zakupy wczorajsze moje z TK Maxa. Biorę moje rzeczy. Pokażę wam jeszcze pogodę. Nie patrzcie na brudne okna, ale ciężko mi je domyć. Taka jest pogoda. No, ludzie już sobie spacerują, chodzą, wracają z pracy. Ja zaraz się zbieram właśnie do pracy. Mam na 16. Nic się nie dzieje. Zaraz powinien mój synek wracać ze szkoły. No. Taka główna ulica, wszystko widzę. Kto z kim, gdzie, kiedy, po co i dlaczego. No i dopiero co tutaj siedziałam podczas vloga i wam nagrywałam, słuchajcie, nie vloga, Boże, podczas filmiku stacjonarnego nagrywałam wam właśnie ten makijaż, ale nie wiem co zobaczycie pierwsze, czy makijaż, czy vloga, to jeszcze się okaże. Także albo już jest po makijażu i to jest właśnie ten z tego vloga, albo ten makijaż zobaczycie później, więc nie wiem. Ja właśnie ogarniam notatki, popijam sobie, jak widzicie, moje białko. Dzisiaj u mnie, słuchajcie, na ustach wyjątkowo gości. Gdzie ty jesteś? Ta kredka i strasznie mi się ona podoba i ja nie wiem, czy po prostu jej ze sobą też nie zabiorę. Zobaczcie, teraz już widać tylko kontur, ale tak fajnie schodzi, że widać kontur mimo wszystko, a zjada się środek, ale i tak jakiś taki kolor zostaje. Takie fajne coś. Ja właśnie czekam teraz na synka. Bardzo ładnie wygląda i naturalnie, słuchajcie. O, mam mieć wolne, idę na ochotnika, tak jak mówiłam. Mega się cieszę, że mam taką możliwość. Po prostu naprawdę strasznie się cieszę, że mam taką możliwość. Jeszcze raz wam pokazuję te dwie nowości, słuchajcie, z Lovely, bo naprawdę są godne uwagi. Więc jak macie, oczywiście, a na pewno macie koło siebie Rossmana, to ja wam polecam. Na pewno obie biorę ze sobą, dlatego że na wieczór spiszą się fantastycznie. Liczę na jakiś mini balet, słuchajcie, w Hiszpanii. Prawdopodobnie z tego wiem, to nie będzie, co mi się wydaje, co wiem, nie będzie Ani niestety i nie będzie Adasia, nad czym ubolewam. Szkoda, że nie pogadamy, szkoda, że się miniemy. No, ale będą właśnie w Polsce, także szkoda. Po trochę chciałam tak z Anią sobie popogadowywać, no a małego po prostu poprzytulać, jak tylko się da, bo właśnie z 8 marca kończy uroczek, więc myślałam, że się zobaczymy. Mało tego, liczyłam na to, że zobaczę może pierwsze kroki, bo jak tak akurat wypada, tak wyglądają te błyszczyki, są fantastyczne. Już je widzę na ustach u Ewy, kosmetyczny koktajl. Ła, to byłby sztos. Ten drugi mega się cieszę, bo on bardzo, ale to bardzo przypomina mi ten z Vivo, o którym tak wam mówiłam i on mi się kończy. Bardzo, bardzo podobny efekt. Nie chcę teraz ładować, bo jak mam ten błyszczyk, to one mi jakoś, wydaje mi się, szybciej schodzą, a jednak idę do pracy i chciałabym, żeby ten efekt się utrzymał, więc myślę, że chyba raczej wezmę ze sobą kredkę po prostu do roboty. Ja się właśnie zbieram, jest godzina, słuchajcie, która jesteś godziną? Nie widzę cię. Nie mam tu zegarka, więc zaraz muszę wyłączyć aparat i spojrzeć na czasomierz, albo zobaczę, czekajcie, zobaczę w kuchni. Okay, jest 15:26, także super czas. Za chwilkę powinien być Gracek. Pokazałam wam złotą myśl, jaką miałam na dziś. Dalej będziemy się też pakować, wszystko powoli, ale muszę po prostu pozbierać te wszystkie graty. Może zrobię to dzisiaj wieczorem, jak wrócę z pracy, bo tak jak mówię, jestem dzisiaj do 8, jutro jestem do 8. Nie, poczekajcie. Tak, bo jutrzejszy dzień to jest normalny, który ja normalnie pracuję, środa.
Natomiast ja dzisiaj mam zawsze wolne, a dzisiaj wziąłem sobie 4 godzinki, także jestem od 16 do 8. I jak wrócę, to być może, jak nie będę zmęczona, ale chyba nie powinna, wtorek powinno być raczej luźno, to tak liczę, że będzie luźno. To może właśnie pokażę Wam mniej więcej już, co zabiorę dla dzieci, bo chyba dzieci kubek jest tutaj najwięcej. Także będę musiała poukładać i popakować to jakoś w walizki. Bardzo mi też zależy, żeby, słuchajcie, zabrać niezbyt dużo rzeczy. Przynajmniej dla mnie, dlatego że bardzo chciałabym jeszcze coś tam zakupić, no a mamy tylko 3 bagaże, także z 3 jedziemy i z 3 wracamy. Wiecie, o co chodzi. Plus jakiś malutki bagaż podręczny, czyli w moim przypadku myślę, że będzie to torebeczka. Oliwka może weźmie mój plecaczek, tam będziemy mogli mieć ładowarki, jakieś powerbanki i takie rzeczy. Zastanawiam się, czy wziąć, kurczę, tableta, nie wiem po co, ale na pewno chcę wziąć jakiś sprzęt, czyli jakiś selfie. Myślę, że chyba bym wzięła ten, to bym wzięła, dlatego że to jest fajne, bo i do selfie, i od razu też możemy fajne zdjęcia sobie jakieś porobić tam, czyli właśnie ze statywem. Żałuję, że to przyszło połamane, dlatego że to z kolei mi się podoba, bo jest kamerka. Nie muszę tutaj, wiecie, naciskać ani krzyczeć cheese, tylko właśnie sobie pilocikiem po prostu ustawić tak, pilocikiem ciach i mamy fotę, więc zobaczymy, czy nie wezmę tych dwóch rzeczy ze sobą. No i reszta to nie wiem, zobaczymy, okaże się. Okularki wezmę jedne, bo też planuję tam sobie jakieś zakupić. Z kosmetyków biorę na pewno pielęgnację. Co do reszty, to będę się wahać, ale na pewno chciałabym wziąć minimum, bo również chciałabym móc coś tam zakupić. Ale też nie mam pewności, czy kupię coś fajnego, jakiegoś droższego, więc na pewno wezmę jakieś takie miniaturki, coś tam sobie wezmę. Woda micelarna, to zobaczę, bo dziś mam taką malutką buteleczkę, więc na pewno jakieś takie travel size biorę. Paletkę zobaczymy, zastanowię się, myślę, że wezmę dekali kontur i zastanowię się jeszcze nad jakąś jedną, albo może tylko dekali kontur, jeszcze nie wiem. Nie, no tej raczej nie wezmę, bo tutaj są same nudziaki. To jest fajna paletka, ale tutaj mamy same nudziaczki. Same nudziaczki, więc to jest to, czym mogę wyczarować sobie makijaż po prostu dekali konturem. Do ust też jeszcze nie wiem, ale myślę, że jakieś błyszczyki. Może z jeden kolor. Pomyślimy. Jeszcze będę nad tym główkować. No i co, ja się zbieram, ubieram się już, bo ja za 10 muszę być w pracy. Także to pranie wstawiłam, więc Oli pewnie rozwiesi, jak mnie nie będzie. No i co? I mam nadzieję, że Wam taki vlog też się spodoba. Taki domowy, taki codzienny. Biorę tutaj karteczki, które muszę. Jeżeli chodzi o moje teraz plany na ten tydzień, to co ja tu mam? To mam w czwartek. W czwartek idę na dziesiątą idę na rzęsy. Czyli to już będzie ostatnia wizyta przed wyjazdem. Będę poprawiać, aczkolwiek szczerze, to nic jeszcze nie musiałabym robić. Nic nie muszę robić, bo jeszcze mam pięknie efekt utrzymany. Także rzęsy są super. Potem aż do niedzieli nie mam nic. W niedzielę na 11 jedziemy na poprawkę ust. Także będę dostrzykiwać usta i to będzie wszystko. No i potem mam poniedziałek, wtorek wolne aż do 7 kwietnia. 7 kwietnia to wypada, poczekajcie. 7 kwietnia to wypada niedziela, więc mi się przedłuży wolne, wow, 8, 9 mam wolne, dopiero przychodzę 10 do roboty, ale się pobyczę, dla mnie to będą mega wakacje, mega, cieszę się bardzo, no i co, używałam dzisiaj balsamu, tak znowu jakby ktoś właśnie pytał, to balsam cały czas ten, teraz nawet sobie chyba dłonie właśnie nim posmaruję, bo mam suche. Rachunki muszę zrobić do 26, mam czas, potem 1 ściągają mi za czynsz, więc do tego czasu muszę to wszystko sobie właśnie podkładać, uzbierać, a resztę rachunków zabierają mi właśnie powyżej 20, czyli to będzie tam 22, 26, 29, 25 i 1. To są dni moich opłat, więc też to. I we wtorek, dzień przed wylotem, idę na pazurki i to też będzie już ostatnie jakieś moje zrobienie pazurków, już takich typowo na wyjazd. No i potem już po powrocie akurat miną właśnie mi praktycznie dwa ponad tygodnie, mało idzie, miną mi dwa ponad tygodnie, żeby móc zrobić sobie poprawkę. Hejo, nie miałeś plecaka? Bez plecaka? Nie. Dzisiaj telefon wziąłem? Nie, leż na łóżku, nie mogłam znaleźć ładowarki, chciałam Ci go naładować. Jak było? Dobrze.
Dobrze, to rozbieraj się, przebieraj, ja już kończę live'a. Nie live'a, mówię vloga. Także kończę, bo idę do pracy. Także ja się z wami żegnam, mam nadzieję. Tak, kochanie, mam nadzieję, że wam. No, miałam mieć wolne. No, ale wzięłam sobie do pracy, żeby pójść we wtorek. Wzięłam sobie na 2 godziny. Żeby mieć więcej na wyjazd. A dałeś te 50 pi? Teraz zobaczę, ile mam, co mam. Dobra, to ja się z wami żegnam. Życzę wam przemiłego dzionka i co? I słyszymy się jutro.